Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Budowa Łóżka. Dzisiaj zajmiemy się wykonaniem ramy oraz stelaża pod materac. Te cztery elementy poziome, które widzicie tutaj, dwie z jednej strony, dwie z drugiej, są to elementy konstrukcyjne, które będą połączone kształtownikami i jako elementy posłużą dalej do stworzenia stelaża pod materac. Dlaczego taka kolejność, dlaczego taki plan? Zaraz Wam opowiem. Do tych górnych profili z dolną płaszczyzną będzie zlicowany profil i wspawany, tworząc podłoże, stelaż pod materac. Będziemy spawać na dolnej krawędzi, a więc ten kształtownik będzie dosyć mocno narażony na odkształcenia podczas spawania. Między tymi profilami, między tymi kształtownikami będzie zamocowana deska, a więc musimy tutaj mieć elementy mocujące. Wymyśliłem, że połączę te dwa elementy ze sobą kształtownikiem w kilku punktach, w kilku miejscach i to mi zapewni sztywność podczas spawania samego stelaża. W momencie, kiedy bym spawał stelaż tylko z tym profilem, doszłoby do znacznego odkształcenia, musiałbym to potem prostować i tak dalej. Natomiast jeżeli te dwa profile będą ze sobą zespawane, podczas spawania stelaża nie powinno się nic wydarzyć. Mówię nie powinno, bo tak na dobrą sprawę nie jestem pewny i w 100% przekonany. Wydaje mi się, że pospawanie tych konstrukcji zapewni na tyle dużą sztywność, że podczas spawania stelaża nie dojdzie do odkształcenia, ale czy tak faktycznie będzie, okaże się po spawaniu, a więc wytrwajcie do końca odcinka, a przekonacie się i ja również, czy faktycznie ta droga obrana przeze mnie była właściwa i ten plan się uda. Na element wiążący dwa profile ramy posłuży nam kształtownik 40x10 ze ścianką półtorówką. Bardzo fajny, lekki kształtownik, ale wyspawany w szeregu wielu będzie tworzył fajną bazę pod materac. Ten profil również, tak jak wspomniałem, posłuży do połączenia dwóch kształtowników i finalnie da nam podparcie pod montaż deski. Jest to kształtownik nowy. Jeszcze nie był cięty, taki jak przyszedł z dostawy z huty. Pierwsze cięcie zawsze dokonuje takie równające, bo nie zawsze ten kształtownik jest ucięty pod kątem. Dlatego pierwsze cięcie wykonuje takie, żeby wyrównać i dopiero odmierzamy wartość, którą chcemy ciąć, a w tym przypadku 180 mm. To 80 mm. Pierwszą sztukę trasujemy, a każdą kolejną już będziemy ciąć na zderzak. Montując w tej chwili kształtowniki, kładziemy je na stole i to płaszczyzna stołu, powierzchnia stołu wyznaczy nam lico dwóch profili, czyli wszystkie ewentualne niedoskonałości, które teraz nam wyjdą, one potem będą również widoczne. Dlatego musimy zadbać o to, żeby powierzchnia stołu była czysta, wolna od odprysków, opiłków czy tam jakichś kulek, które powstają podczas spawania, a więc czy czyszczenia elementów spawanych. Dlatego dbamy o to, żeby ta powierzchnia stołu była idealnie czysta, bo układając kształtowniki w ten sposób i spawając w ten sposób od tej strony, nie widzimy, co jest po drugiej stronie, a zależy nam na tym, żeby te kształtowniki idealnie nam się zlicowały. Dlatego pierwsza rzecz, czystość stołu, druga rzecz, docisk ściskami tych elementów w miejscach, gdzie wspólne mamy płaszczyzny, tak, które chcemy, żeby się licowały. Musimy również uważać na to, że kształtownik może być krzywy. Druga rzecz, otwory montażowe, które tutaj widzicie, rozwierciłem do 10 mm, do średnicy 10. Wcześniej były chyba 8,5. Uznałem, że podczas wykonywania tej ramy mogę nie do końca wszędzie zachować tą taką dokładność i tolerancję, a więc w późniejszym etapie montażu będzie łatwiej nam wkręcać śruby. Każdy profil pojedynczo udało mi się skręcić bez większych problemów, natomiast jeżeli to będzie zespawane w jedną konstrukcję, może się okazać, że gdzieś otwory będą delikatnie przesunięte i albo zniszczymy gwint podczas wkręcania śruby, albo nie damy rady wkręcić tej śruby. Uznałem, że rozwiercenie do średnicy 10 nie spowoduje tutaj wielkiego problemu. To i tak będzie skręcone i będzie wsparte na płaskownikach montażowych, nie tylko na tych śrubach, a więc nie będzie tutaj również z tym większego problemu. Zaletą spawania na stole spawalniczym jest fakt, że blat tego stołu jest jakby ująć w pewnym sensie radiatorem, odbiera ciepło od elementów spawanych i dlatego już mogę sobie pozwolić na odkręcanie ścisków, konstrukcja jest zimna. Gdybym spawał to, nie wiem, w powietrzu, na jakichś kobyłkach, jakichś profilach, ta konstrukcja na pewno nagrzałaby się znacznie mocniej. Tutaj praktycznie wpływ tego ciepła jest niewielki na obszar pozostały konstrukcji, także myślę, że może się okazać, że ta konstrukcja będzie prosta, nie będzie wykrzywiona, ale ściski na razie jeszcze są przykręcone, więc trudno tutaj zgadywać. Odkręcimy ściski i zobaczymy. Jeżeli konstrukcja będzie wykrzywiona, to nie będę jej jeszcze prostował, bo będę spawał z drugiej strony. Co prawda kształtownik wspawywany nie jest spawany w osi profila tego głównego, a więc spoina, która będzie z drugiej strony położona, ona niekoniecznie naprostuje to wykrzywienie, a może nawet wręcz przeciwnie, może jeszcze spowoduje większe ugięcie, ale to nic. Odwrócimy z powrotem i do uściski, no już wiadomo, nie w takiej ilości jak w tej chwili, wystarczy tylko połapać te profile główne poziome i przystąpimy do spawania spoin z drugiej strony. Damy temu czas na ostygnięcie i zobaczymy faktycznie, jak ten profil zapracował. Delikatnie się profil unosi tutaj środkiem, ale to są naprawdę niewielkie wartości, ale odkręćmy jeszcze resztę ścisku. Ok, słuchajcie, musicie mi uwierzyć na słowo, konstrukcja jest wygięta jakieś 2 mm. Jest banan. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wynik, tym bardziej, że tak jak mówię, poprzeczki nie były wspawywane w osi profila, tylko pod jedną stroną, a więc to na pewno powoduje, że to wprowadzane ciepło i skurcz tej spoiny nierówno oddziałowuje na kształtowniki podłużne, powodując właśnie to ukrzywienie takie w banan. Odwracamy i spawamy to z drugiej strony, oczywiście pamiętając o tym, żeby z powrotem docisnąć ten profil. A ja mam jeszcze jeden pomysł, słuchajcie. Spróbujemy do spawania to delikatnie przegiąć. Podłożę tu blaszki 1,5 mm i zobaczymy, co się stanie. Ale oczywiście musimy zadbać o czystość na stole i to jest najważniejsze w tym momencie. Dobra, lecimy ze spawaniem drugiej strony. Wszystko fajnie, ładnie zlicowane, naprawdę no fajnie się udało to złożyć. I jak widzimy, końcówki są w powietrzu, środek przylega, nie? Także spróbujemy tutaj podłożyć blaszki 1,5 mm, przegiąć tą konstrukcję i pospawać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, konstrukcja wyspawana, chociaż powiem szczerze, można było zrobić to lepiej. No niestety na tych kilku spoinach nie dałem rady ustawić spawarki, chociaż nie, już teraz jest finalnie ustawiona, ale wymagała zmiany parametrów. A dlaczego? Dlatego, że zacząłem wypalać dziury, nie? No widać, tutaj spoina jest poprawiona, tutaj no jeszcze nie jest najgorzej, tutaj nie ma dramatu, no tutaj już jest znacznie gorzej, ale już na przykład ta spoina jest całkiem niezła, ta również. Dlaczego zmiana parametrów? Dlatego, że spoiny pachwinowe to te, które spawaliśmy jeszcze wcześniej od tamtej strony poprzednio, wymagają zawsze większego napięcia, a więc czy to natężenia, w zależności jaką mamy spawarkę i w czym wyrażamy moc tej spawarki, czy to są wolty czy ampery. Natomiast dlaczego zmiana parametrów? Po pierwsze, kształtownik ten, do którego się dokładamy z poprzeczką, ma promień. I dodatkowo jest jeszcze tutaj grubsza ścianka, 2. Jest promień, spawamy na krawędzi, a więc to powoduje, że tutaj parametry musimy ustawić spawarki niemalże jak do blachy 3 mm, a tutaj mamy tylko 1,5. I dodatkowo dokładając ten profil do drugiego, ze względu na ten promień mamy pustą przestrzeń, która powoduje, że musimy długo grzać w jednym miejscu, nadrabiając drutem materiał, a tym samym rozgrzewając ten materiał niepotrzebnie i doprowadzając do sytuacji takiej, że wypala nam się dziura. Oczywiście kąt palnika Silnika prowadzimy tak, żeby bardziej grzać w stronę, gdzie kształtownik jest grubszy, no ale mimo wszystko ten parametr, który zastosowałem wcześniej tam do pachwiny, okazał się zbyt duży, musiałem go skorygować. No i te efekty już końcowe wyszły akceptowalne. Myślę, że druga ramka, no bo to jest dopiero część lewa stelaża, będzie jeszcze prawa, już myślę, że wyjdzie znacznie lepiej. Konstrukcja jest wystygnięta, odkręcamy. I sprawdzamy, wyciągamy blaszki. I co jest? No mamy dosyć duże ugięcie. Ugięcie jest o takie, jak widać tutaj. To jest takie ze 2 mm. Oczywiście to ugięcie musimy wyprostować, ale zanim przystąpię do prostowania, wyszlifuję te spoiny tak, żeby mieć tutaj powierzchnię gładką i mieć możliwość bazowania się, choć ja uznaję zasadę, że spoiny szlifuje się po prostowaniu, bo one w tej chwili są najmocniejsze. W momencie wyszlifowania na gładko osłabiamy je i podczas próby jakiegokolwiek przeginania może dojść do sytuacji takiej, że tutaj powstanie pęknięcie. Tu akurat zaryzykuję, jest mocno wtopione, myślę, że spokojnie mogę prostować po wyszlifowaniu, a będzie mi znacznie łatwiej. Jedna część stelaża jest wyprostowana, druga nie wymagała prostowania. Dlaczego? Bo nie pospawałem tutaj. I powiem wam szczerze, że nie będę tego spawał. Nie ma to znaczenia. To łóżko i tak jest na tyle mocne, przekroje kształtowników są na tyle duże i spoiny, dodatkowo to wszystko jest skręcane razem z kolejnymi elementami, także naprawdę te spoiny nie mają znaczenia. Nie będę tego spawał, bo mamy profil idealnie prosty, nie wymagający prostowania. Tutaj parę strzałów z młota konstrukcja musiała dostać, ale się naprostowała, to jest ścianka dwójka, prostuje się to jak plastelinę. Natomiast no nie jest taki idealnie prosty jak ten. Myślę, że gdybym miał prasę, taką nawet warsztatową prasę hydrauliczną, to bym mógł tutaj się jeszcze trochę zabawić w prostowanie, ale no, sami widzicie, jest po dołożeniu tych dwóch elementów jest zero, nie? Także nie ma tu naprawdę czego szukać. Nie ma tu naprawdę czego szukać. Ten jest położony odwrotnie, dlatego jeszcze w góry, ale ogólnie szwy będą niewidoczne, a więc ja już w tej chwili chyba potnę materiał na stelaż. I wracamy za chwilę, jak tylko materiał będzie pocięty, wracamy z powrotem spawania tych elementów już w jedną całość ze stelażem. Konstrukcja gotowa, stół przygotowany do wspawania poprzeczek, szczebli pod stelaż, pod materac. Oczywiście jest to konstrukcja jednostkowo wykonywana, a gdyby tego było więcej, to na pewno pokusiłbym się o jakiś prosty, ale bardziej rozwinięty przyrząd niż dwie takie kostki. Te kostki są, jest to nic innego jak pręt kwadratowy 14×14 ucięty na wymiar taki, jaki chcę osiągnąć pomiędzy tymi profilami, czyli 38 mm. Delikatnie w minusie, 2 dychy czy tam 1,5 dychy w minusie jest ucięty, bo z praktyki, z doświadczenia wiem, że zawsze ta przerwa, pomimo że ustawimy dokładnie, ona delikatnie większa wychodzi niż faktycznie nasza kostka. Myślę, że to dycha, 1,5 do 2 to jest maks. Teraz tak, pierwszy profil ustawimy do suwmiarki, bazując się tutaj na tej krawędzi 38 i każdy następny już będziemy dosuwać do tego wspawanego w ten sposób. To jest troszkę taka robota na piechotę i nieco mozolna, ale tak jak mówię, w przypadku pojedynczej sztuki nie ma sensu tutaj robić coś bardziej złożonego. Gdyby tych łóżek było więcej, to na pewno wykonałbym przyrząd, który spowodowałby, że włożyłbym wszystkie profile i one by się ustawiły, wypozycjonowały we właściwym miejscu i mógłbym to spawać już hurtem. Oczywiście nie naraz, tylko też trzeba gdzieś tam skakać z tym spawaniem, tak żeby to ciepło nie wprowadzać miejscowo, tylko rozprowadzać to ciepło po konstrukcji w miarę regularnie. Ok, stelaż jest szczepiony, szczepiłem go tutaj w pachwinach, nie szczepiałem go tutaj, nie wiem czy ta powierzchnia będzie spawana, myślę, że odpuszczę ten temat, będzie to pospawane od tamtej strony, co spowoduje, że będziemy bliżej osi kształtownika, więc nie powinno dojść do odkształceń. Jeżeli chodzi o zabazowanie i rozmierzenie tych profili, zdystansowanie ich tymi kostkami, które wcześniej Wam pokazywałem, no nie wyszło to tak dokładnie, na 25 tych profilach błąd pomiarowy wyszedł na poziomie tam około 8-10 mm, także dosyć sporo. Tutaj nie ma to większego znaczenia, ale jeżeli byłoby to ogrodzenie czy jakiś element widoczny, to byłoby to nie do przyjęcia. Jeżeli chodzi o przęsła, to właśnie ten sposób, który Wam pokazałem, często stosowałem przy przęsłach i on się sprawdzał, ale dlaczego? No bo na przęsło na przykład przypada tylko 5 profili, a więc ta tolerancja i ta granica błędu będzie znacznie mniejsza, bo możemy tylko na 5 profilach gdzieś delikatnie się przesunąć, ale już na 25, no to już faktycznie te odchyłki mogą być spore, no i tu były spore, ale nie ma to większego znaczenia, to jest tylko stelaż pod materac, to wszystko będzie przykryte i nie ma to wpływu na nic. Teraz w tej chwili odkręcę to od stołu, zobaczymy czy to gdzieś zapracowało, odwrócę tą konstrukcję, no i obspawamy ją z drugiej strony, żeby to wzmocnić, tak? Myślę, że środkiem nie trzeba będzie nic tutaj wzmacniać, a jeżeli się okaże, że jednak jest ten profil za miękki i on się ugina, zawsze można dać tutaj profil. A jeżeli już będziemy po malowaniu i to wszystko wyjdzie w czasie użytkowania, to możemy dać tutaj pas taki, wykorzystać taki powiedzmy z pasa transportowego, przykręcić go na nitonakrętki do ramy głównej, która będzie tutaj i on również spowoduje, że będzie amortyzacja, ale jednak będzie utrzymywał w płaszczyźnie te profile. Dobra, odkręcamy konstrukcję. Ok, konstrukcja prawie gotowa, poza tym, że muszę tu jeszcze wspawać wsporniki pod deski, ale już tego Wam nie będę pokazywał, nie będę powtarzał czynności, które już w tym projekcie były wykonane, nie będę Was zanudzał. W każdym razie projekt uważam za zakończony, teraz to łóżko pojedzie na piaskowanie i malowanie proszkowe i zaraz po tym wraca z powrotem tutaj na warsztat, na montaż desek, na montaż materaca, no i ustawienie tego łóżka już docelowo w pokoju. Myślę, że to zobaczycie w odcinku kolejnym. Myślę, że też będzie nieco materiału na to, żeby ten odcinek kolejny również był syty, także zapraszam już serdecznie na odcinek 3, a ja już z Wami się żegnam. Tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam serdecznie na grupę facebookową, Instagrama, Giełdę Stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!